Witam się z Wami teraz ja, moi drodzy. Ja stoję pod łodzią. Czekam na Ewę teraz, ponieważ komplikacje jak zwykle są. Mieli mnie rozładować, jednak mnie nie rozładują dzisiaj. Więc samochód zostawiam. I tak, miałem jechać, z kim się miałem zabrać i jechać do domu. Później znowu mieliśmy jutro jechać do Klucz na te święta, prawda? No ale wyszło tak, jak wyszło, więc Ewa tutaj dojedzie do mnie. Spakuje mnie i spakuje tam dzieci. Nie wiem, czy ona tam coś tam mówiła już na vlogu, czy nie mówiła wcześniej, więc ja mówię to, co mówię. I spakuje wszystko i po prostu dojadą tutaj do mnie i pojedziemy wszyscy już do Kluczyków świętować. Zawsze biorę hot doga sosem amerykańskim i zawsze pomału jem, bo mnie tak pali, że nie można wytrzymać. Ale jestem kiedyś podjechałem, specjalnie mówię, stanę sobie na hot doga, zamówię kawę, to tamto, z jakim sosem, no z amerykańskim. I akurat amerykańskiego nie było. A ja z innym nie lubię, no ale trudno, już wziąłem tam jakiś meksykański, no nie meksykański, meksykańskiego też nie lubię, bo jest taki bezsmakowy, ostry, ale bezsmakowy. Czosnkowy jeszcze tak w miarę trawie, to jak już nie ma amerykańskiego, albo Tysiąca Wysp, a tak reszta to tak jakoś mi nie podchodzi. Ale pogoda się zrobiła nieciekawa. Ewa ma do mnie jeszcze 103 km, ale oczywiście we Włocławku musieli się zatrzymać na KFC, bo by nie było. I niby na Donie zwala, że Donia głodna była, bo rano ostatni raz jadła. No dobrze, czyli jeszcze godzinka, bez mała, tutaj są i jedziemy dalej. Jest godzina 17, 18, 19, a gdzieś na 20 powinniśmy, zanim ona dojedzie, a powinniśmy na 20 być gdzieś tak. No i tyle Wam powiem. W oczekiwaniu na Ewę chciałem hot doga, ale nie było. Były tylko duże, a ja dużych nie chcę, nie lubię. Ale wziąłem sobie takiego croissanta czekoladowego. I kawkę oczywiście. No i siedzę sobie tutaj i poczekam, bo jeszcze zatankujemy sobie tutaj i polecimy dalej. No, chyba jadą, ale przejechali. Co tak latasz? Zobaczcie, co oni tam robią, patrzcie, co oni tam robią. No, bliżej. Finka tam lata. Donia nagrywa. A my tutaj tankujemy. Paliwo 7,34. Nie jest to zbyt optymistyczne. Lepiej by było benzynę kupić, bo wtedy by było tańsze, nie? Faceciku? No. No, właśnie. Cieszą się... Masz, bo teraz ty będziesz... Cieszą się moją nową furą, ale przejechali, widzieliście. Przejechali, bo gdybyś ty do mnie dostali już zadzwonił, to opierdziel. Ja bym jechała tu. A ja już ci dawno tiry, mówiłem. Bo myślałam, że ty tam jesteś, na tych tirach. Tam, jestem na tych tirach, jestem. Ale nie wiem, który numer. Nie wiem, który numer, słuchajcie. 9. No, moi drodzy, ja już siedzę w furze. Kurde, mówiłem, kurtkę mi wziąć, tą moją taką fajną mam, wiecie, co niektórzy mówią, że jest z innej epoki, ale mnie to tam nie obchodzi, czy jest z tej epoki, czy z innej. Igorku, topeś połóż tam z tyłu mi. Dasz radę, czy? Mam radę. No widzę. Daj tego hot doga, ja daj. Mam chyba twoją kawę. Bo się pogubisz. Co? Ja mam chyba do niej kawę. Weź ten telefon mi stąd. Tu jest paragon, który mnie kosztował, słuchajcie, już wam mówię ile.
samo paliwo 4 stówy. To grubo. 4 stówy i tam kawa ci coś. Weź tą poduszkę, bo ja poduszki tu nie potrzebuję. Tak, to je, będziemy jechać? Widzę, że słuchaj, nie zjadą ni wtedy, ni teraz. No to idź, weź. Już nie idę, bo się nie chcę. Bo ja jeszcze podjadę do samochodu. Ruszyłaś, ja ruszałaś tutaj w tym coś? Wszystko ruszałam tutaj w tym, ustawiłam panel cały. Ale tutaj, czy ruszałaś? Nie. Bo ja miałem tak ustawione? Ty cicho, bo nie wiesz, co ci chcę powiedzieć o tym właśnie. Tutaj wchodzisz i jesteś jako Sławek ustawienia, nie? No. Ja tu sprzątałam, to ja wiem. My car, nie? Wchodzisz, wyświetlacz wszystko kierowcy. Wszystko mi tutaj, w moim wozie wszystko mi tu zrobiło. Tak, bo tam w ogóle jest Ewa w tym samochodzie, nie Sławek. Tak. Sławek to jest gdzie indziej. No i? I jak wejdziesz na swój Sławek, nie? To od razu masz, fotel ci się sam ustawia. A widzisz, to ja tutaj ustawiłam. Tutaj nie ustawisz nic chyba. Jak nie? Ja miałem zaprogramowane pod jedynką. Tak? I to wszystko git jest pod jedynką? Nie, chyba tak. Kąpałeś się? Tak. A co? No pytam cię, czy ci udało wykąpać? Jest prysznic, to się kąpałem. Słuchaj, tyle stresu mnie dzisiaj kosztowało to tutaj przyjechanie. Ja miałam piec ciasta, robić babki, pakować się i w ogóle on rano dzwoni, masz trasę do Łodzi. Ze wszystkim. Tak. Nara i dozo. Zanim ja spakowałam, jeszcze paznokcie do pomalowania, wiecie, dziewczyny to się rozkładają, a tutaj nie ma czasu. Jeden... Ja maluję z kilka godzin. Czy masz pasy niezapięte i dyskutujesz strasznie? Jeden pan pisał, czy pani, czy ktoś, jakiś subskrybent napisał właśnie, że można ten tempomat zrobić. Tam chyba co Arek mówił, nie o tym Radom... Radomiu. Nie, Radom. Nie czy Radom. Piotrkowie. Radom, Piotrkowie. Radom to jest, czy... Nie wiem, w każdym bądź razie tam można zrobić ten tempomat w razie jakby. On tam go ma, daj go. Nie chcesz go. Tutaj stoi moja fura. Mogę nie wyciągnę. Nie żartuj. Proszę. Który to twój? No ten tutaj. No ten nie. Tutaj? Nie widzisz, który? Tutaj każdy tak samo wygląda. Dobra, to ja idę i zobaczę, czy będzie dobrze. Dobrze, Ewa tutaj dekoruje ten. A my tutaj mamy kotka. I Finka go chce zobaczyć. Cicho, bądź. Spokój. Powiedziałeś jej to kot. Ale ona tylko szczeka. Ona pomyślała, że może to jest kot. Ona tylko szczeka i ten. Nic nie mówiła, a ty żeś jej powiedział zaraz. Tak? Powiedziałem spokój, a co? No. Będziemy święcić koszyczek i chciałam wam powiedzieć, że jest tak zimno w tych kluczach, że ten zimowy szal do tej alpaki dobrze, że fituje, bo pojedzie do kościoła. Tu jest zabrana Lusia, która robi sobie kitkę. Jadę ze Sławka siostrą, ale nie chcę wam się pokazać. Nie ma lekko, nie wszyscy chcą się pokazywać. A tak to byście zweryfikowali, podobna do Sławka czy niepodobna, nie? A tak to jest zagwózka, może kiedyś, nie? Jak będziecie dobrze pisać, to może kiedyś, ulegnie wam. Jedziemy i zobaczymy, jak tam w kościele mają w kluczach. Sławomir został z Igorem, a my jedziemy.
powiedziałam, tak robimy. Idziemy. Luśka. Idzie Lusia ze mną. Słuchajcie, zimno, nie? Zimno jak na Wielkanoc przystało. Dość ostro wieje. O, ksiądz se tutaj tak ładnie rabatki porobił. No, jest dużo ludzi tam. Kościółek mają w kluczach taki, pokażę wam. O, tam to jest dzwoni, no, jakbym spadła z tego uskoku, to by było wesoło. Bo tu jest taki uskok, widzicie? Moi widzowie. Zgrabiały mi ręce, słuchajcie, 5 stopni. Jak dobrze, że ten szal jest ciepły i go sobie zabrałam z domu, bo mówili, że święta będą zimne, ale nie mówili, że tak będą zimne. Ksiądz wyszedł z kropidłem, stanęłam przed nim, jak mnie ziachnął od stóp do głów tym, także mamy na pewno jajka poświęcone, słuchajcie. I bez błogosławieństwa, bez niczego, szybko, ciach, bach, wyszedł, schował się, tak mu było zimno, ludzi było przed kościołem multum. Trochę wam tam nagrałam, nie wiem co się będzie nadawać, bo wiecie. Wiecie jak jest, nie? Life is brutal. Dominisia nie chciała kaptura z... I sometimes kopas w dupas. Dominika jednak założyła kaptur. Tak było zimno, że nawet dziecko kaptur założyło. Jedziemy teraz do domu i liczę na ciepłą herbatę. Za te święcenie jajek. Mierstwa, przekleństwa. No właśnie. Po prostu te krawężniki na tych parkingach to są za wysokie i później się tak dzieje. Gdzie idziesz, Dorota? Do Elwiry. Z Elwiry sałatkę idzie. Zanie. Sałatkę śledziową zrobiła, bardzo dobrą. Bardzo dobrą, ale ona wam nie da przepisu, bo no wiecie, nie da wam przepisu, ale ja wam dam przepis. Tak, mają w kluczykach, tutaj szkoła podstawowa jest, chyba tylko, nie wiem, nie znam się. A jak mi się wydaje, że to jest podstawówka. Widzicie? Tu mają jakieś salony kosmetyczne, PKO, bankomaty, cuda na pił, apteki. Taki przyjemny bloczek, jakiś kebabik, kiosk ruchu. Taka sobie wioseczka gminna, wydaje mi się. Bez zapędów do praw miejskich, ale bardzo przyjemna. Wszyscy wszystkich znają. Wiecie, jak to w takich miejscowościach bardzo fajnie się mieszka. Wszyscy wszystkich znają. Tam za przystankiem jest taki młody lasek posadzony, bo tu przeszło parę lat temu takie ostre tornado i położyło ten stary las i widzę, że posiali nowy. Już tak sobie rośnie trochę. A tu mają, wiecie co, bloki. Tutaj też są bloki, pokażę wam. Bloki też mają. A przyszła, widzisz, przyszła. Przyszła Sawka siostra. Teraz powiemy wam, że ma na imię Dorota. To fajnie? Dorota i... Dorota, idę już do ciebie. Pustania Błędowska. Donia się pyta, dlaczego Błędowska tyle błędów popełniała? Ona chyba tyle błędów popełniała. Nie Donia? Bo jest Błędowska. Ale wy macie jak na taką małą miejscowość, to bardzo rozsadzony ten komisariat policji, nie za bogaty? Ale jest nowy. A no widzę. Zajechaliśmy pod Hausen. Dorotka założyła nowe siłowniki do bramy. Otwierają się ciut szerzej i ciut ładniej. Ciut szybciej, nie? I czuć, że szybciej. O, pieseczek, ona ci nie podejdzie pod koła. Nie, coś. No. Stresowana. Szkolona. 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 Te zamki rzeczy. Tam stoi nasza fura. Tu stoi nasza fura. A to jest takiego gościa z klasą fura. Już przyjechał. O, jest. Donia z koszyczkiem już przyjechała. Jak było?
Było zimno strasznie, tak szybko poświęcił pokarmy ksiądz młody. Tak? No, tak szybko, bo było 5 stopni, zimno było strasznie. Zimno? To się no. Jutro je na, kola, na śniadanie, tak, nie? Ona tak jeszcze blisko ustała, że mówi, tak dostała wodą. Wiadomo, że mamy jajka poświęcone, no. Tak, bo tak. Trzeba się uczyć, bo później będziesz właśnie łopatą robił, musisz, doły kopał. Musisz się uczyć, bo będziesz kopać doły. Kamizelkę ubierzesz, rozumiesz tą, kamizelkę ubierzesz taką odblaskową, tak jak dziadziu, i będziesz kopał doły. Kopalnie kopać, bo się nie chciało mu się uczyć. Właśnie. No. Bo się nie chce uczyć. I od 30 lat już na emeryturze jest. Tak miał źle, wiesz? No. Dobrze, słuchajcie, tu jesteśmy, teraz Ewka poświęciła i jest jak zwykle kupę roboty. Bardzo jest na mnie zła, że jest dużo roboty tutaj. Tak sądzisz? Donia tam sobie pichci coś, a my tutaj tak, będziemy robić... Nie wierzcie w to! Będziemy robić... To jest sałatka z ananasem, nie? Ona jest na kanale, także tylko wam tak pokażę. Później jeszcze będą ozory, które też są na kanale. I przywieźliśmy je z Brodnicy tutaj. I co jeszcze? I ten, kluski śląskie, tak? Z czym? Z modrą kapustą zasmażaną. Właśnie, z modrą kapustą zasmażaną. Nie kluski śląskie, tylko pieczeń. No pieczeń z kluskami śląskimi. I z tą kapustą właśnie, która też jest na kanale. Wiecie, my już... Do żeberek dołożona. Do żeberek. No my już wszystko mamy na kanale, także już teraz będziemy zamykać interes i nie będziemy już nic nagrywać chyba. Patrzcie, tutaj jest trochę mała kuchnia niż nasza i tutaj ciężko jest w tyle osób wyegzystować, nie? Zobacz, tutaj roboczego blatu zero. Tutaj skrawek roboczego blatu. A ty będziesz dawać te ciasteczka gdzieś? Na babkę, co w piekarniku siedzi. Aha, o widzicie, ja wam jeszcze nie powiedziałem, a to jeszcze babka już prawie zrobiona jest w piekarniku siedzi. Babka majonezowa. Z majonezem. Gdybyście chcieli, to wam kiedyś upiekę. No. Na kanale. A tam stoi nasza fura, która jest która pierwszy raz do kluczyków przyjechała. Ona w ogóle pierwszy raz przyjechała. Pierwszy raz gdziekolwiek pojechała w trasę i jakoś ochrzciliśmy ją już tutaj, a dzisiaj jeszcze tylko zrobimy poprawkę i będzie gitara. Pieski czekają, aż Ewa im rzuci ogórka, bo ona tutaj ogórka teraz kroi. Tak robi. Znaczy ona wie, co mówię, tylko jakoś tak w głowie jej się przewraca, czy co? Nie się w głowie siedzi. Bardzo dobra ta sałatka jest. Pewnie wiecie o tym, bo robiliście nieraz. My robiliśmy też, ona jest teraz ciepła, ale się przegryzie do wieczora i wieczorem będzie jak znalazł. Nie, Ewka? No! No. Panie. Igor tam na dworze na hulajnodze śmiga. Zobacz, czy ma czapkę i szalik. Ma czapkę i szalik. Obraził ma. Się na mnie, że mu założyłam, ale to ci nie możesz tak odbiegać w takie zimno. 5 stopni jest, on się zgrzeje, wiesz, no. Głowa mokra. Wiucha tą hulajnogą mi koło samochodu, jak walnie, to dopiero będzie. Wtedy będziemy mogli się pożegnać z Igorem. No właśnie. A tobie jak tutaj idzie układanie ciasteczek? Tak jak widzisz. Czyli super. Jasne, nie tak. Fajnie. Ewa weźmie do kroi tutaj, do tej sałatki jeszcze tego. Brzoskwin, bo mówi, nie brzoskwin, ananasa. Ananasa, bo mówi, że jest... Nie, głowa. Cicho. Bo mówi, że jest za mało słodka. Oj, kurczę, przybliżyłem. Poczekajcie. Muszę oddalić, bo to jest jakiś... Jakaś patola to jest. O, teraz jest dobrze. A jak cię. No patrzcie, ja chciałem spróbować, ale nie ma trzeba no dobra. Ananasa. Bo ja wcześniej już spróbowałem, mówi, że jest mało słodka, a ja widzę, że jest dobrze słodka. Jest taka, dla mnie to może być. Dla mnie to ogólnie to może wszystko być. Jesteś mało wybredny, nie? Oczywiście, że tak.
Wczoraj jedliśmy sałatkę warzywną. Ja jem normalna, no wiecie, sałatkę warzywną to każdy robi inaczej, nie? I do kogo by nie poszedł, oprócz tych sklepowych oczywiście, które są nie do zjedzenia, to no, z takich właśnie, to w domach to każdy robi inaczej. I przeważnie są wszystkie dobre, tylko każda smakuje inaczej. No i ja spróbowałem, no tutaj tak mniej więcej robią jak robią. A Ewa mówi, że jest za słodka. Znaczy za słona. Za mało słona, no. A dla mnie to było dobre. To mówi, że dobra jest ta. To ja teraz spróbuję. Bo ja muszę teraz przetestować. Tylko gdzie jest tu jakaś łyżka, która tutaj była. Poczekaj. Sałatka to jest najlepsza, masz tutaj łyżkę. Daj mi, bo ja muszę spróbować. No ja wiem, jak jest zimna taka. Przyjął wytrzeć, będę dodał jej przykładać. Bardzo dobre. Bardzo dobre. No bardzo ładnie siadaj, dwa. Bardzo ładnie siadaj, cztery. A po co tam chcesz? Taka już jestem. Dobrze. Bardzo dobre to jest. Zawsze jest bardzo dobre. Zawsze smakuje tak samo prawie, nie? No. A jak jest zimne, to już na pewno, bo jak jest ciepłe, to różnie smakuje. A jak jest zimne, to już każda smakuje tak samo. Kotek, a my to wystawimy? Co? Przed dom, czy będzie stało? No trzeba przykryć i przed dom wystawimy. Tak. Bo jak to walnie, to ino raz. Daj, lepiej, ty, lepiej ty weź. To szkoda. Tutaj mamy taką dużą spiżarnię, ja zobaczcie. Ja sobie tu uprzątnęłam stół. No, tu jest taka duża spiżarnia. Zimą zimno, latem gorąco. Tutaj tata porobił te galaretki. Tak mój teściu robi dobrą galaretkę. Bardzo dobre. Wczoraj żeśmy spróbowali. Tam jest trochę ciasta. Sernika. Tu jest sernika, to ja położyłem, tak, ja ładnie przykryłem oczywiście. Pali się, nie? Tak. Co tu jeszcze? Tu jest kola do whisky, tu jest szampanik, a tą lodóweczkę żeśmy sobie przywieźli, bo dużo, dużo tutaj różnych rzeczy było. Tu są te ozorki, tam są słoiki powykowane, ten bigos i ten. No i tak. I to wszystko wyląduje nam na stole wieczorem. Wieczorem na stole wyląduje wszystko. Przykryjemy i przed dom. Właśnie, przykryjemy i przed dom. Dobra, tu mamy babeczkę przed dom. O, i jeszcze tą babeczkę właśnie. Mamy sprawdzić, nie? No. Czy ona się wypiekła. Wypiekła się. Tak? No. No to przed dom. Dłużej siedziała niż miała siedzieć. Może za bardzo się wypiekła, co? Za bardzo się nie może wypiekać. Nie? Może się spalić jedynie. Mhm. Ale się nie spaliła, bo cały czas ten środek jej tam pękał, to jej mówię, nie wyłączę. No tak. Tu mam przygotowane jajeczka do dekoracji. Tu zrobimy biały lukier. O Boże. Ale jak jajeczka? Do dekoracji babeczki. Aha. Są święta wielkanocne, dlatego jajeczka. Tak. Są święta wielkanocne. Tak zrobimy, żeby było tematycznie. Dobrze. Takim przykryjemy. No, taką tacką. Albo folią, ale to nie, to wystarczy. O, dobra. Przykryć. I do wielkiej zamrażary. Lodówki w sensie, nie zamrażary. Dobra. Mamy to. Teraz możemy robić pieczeń. Poproszę albo obiad, co wolicie. Mogę robić schaby. Ziemniaki tata obrał? Są schaby na obiad? Tak. Ale schabowe? Schabowe. Patrz. Schabowe. Ale weź wyleć, spróbuj wylać. No spróbuj wylać, żeby ci pokazać, że trzeba nie, dobrze. Nie, spróbuj wylać, spróbuj. Że trzeba dobrze wylewać. Trzeba dobrze wylewać. A, dużo nie ma. Ale jak się ubije, jest trzy razy tyle, nie? No. Teraz. A ja kupiłam małe, bo dużych nie było, słuchajcie, było tak wybrane w sklepie wszystko, że musiałam nawet małe śmietany kupić. 30. Do niej użyczyłem tutaj swój sprzęt. Żeby swojego nie musiała brać i sobie montuje filmik swój, proszę bardzo. Macie pre... jak to się mówi? Prefilm macie do niej. Prepremierę macie. Dobrze. Idziemy do salonowego pokoju i będziemy tutaj... Co? Tak. A może? Noże też do schabów. Patrzcie, tutaj, tutaj mają, kurczę, za słabe światło, trzeba to dźwignąć. O, bo ja tu nie będę nic widział wtedy. A teraz zobaczcie, tu jest ten, schaby, ziemniaczki, mizeria. I będziemy sobie tutaj jeść, a tutaj w
telewizji. Oni siedzą w telewizji, wiecie? Wszyscy siedzą w telewizji. Se volvió, se chico que habló en mis canciones. Esas madrugadas, hermanas.